Dzień dobry Państwu. Otwieram 38. sesję Rady Powiatu. Następnie bardzo serdecznie, w sposób szczególny witam gospodarzy miejsca. Witam pana dyrektora Roberta Matejka i pana zastępcę dyrektora zespołu szkół Andrzeja Stachnia. Witam starostę wielskiego Mariusza Filipiuka. Na podstawie listy obecności na 23 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność obrad. Likwidacja szkoły w Terespolu to był bardzo trudny temat, z którym musieliśmy się zmierzyć, bo likwidacja każdej jednej szkoły jest dla społeczeństwa czymś takim bardzo bolesnym, ale tak jak mówiłem wcześniej, szkoła ma rację bytu tylko wtedy, kiedy są uczniowie. Przypadek w Terespolu był takim przykładem bardzo, bardzo widocznym, że nie można utrzymywać placówki dla jednego ucznia, bo jak Państwo wiecie, w tej szkole niestety został tylko jeden uczeń z nauczaniem indywidualnym. Uzyskaliśmy pozytywną opinię kuratora oświaty, która pozwoliła nam podjąć w dniu dzisiejszym uchwałę o likwidacji tej szkoły. Jeszcze jedna z uchwał dotyczyła dróg. Tak, dzisiaj dwie uchwały, były to dwie uchwały drogowe. Jeden taki mega projekt Szybciej, Bezpieczniej. Jest to bardzo duże zadanie, bo ponad 24 miliony złotych, realizowane wspólnie z gminą Biała Podlaska, gminą Rokitno i gminą Zalesie, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, to w 2018 roku ta inwestycja powinna się już rozpocząć. Druga inwestycja jest to inwestycja z gminą Leśna Podlaska, też bardzo duże zadanie, bo blisko 3 miliony złotych i tutaj będziemy składać wniosek do programu budowy dróg lokalnych. Sesja odbyła się w Międzyrzecu Podlaskim w jednej ze szkół, Zespole Szkół Ekonomicznych. Jak układa się współpraca władz miasta Międzyrzec i władz powiatu bielskiego? Współpraca z władzami miasta układa się bardzo dobrze. Realizujemy wspólnie kilka bardzo ważnych inwestycji. Jedną taką sztandarową jest to inwestycja związana z kompleksową przebudową ulicy Troickiej w Międzyrzecu Podlaskim. To była już taka chyba jedyna zapomniana ulica, a jakże bardzo ważna, bo przecież mieszkańcy miasta dzisiaj będą mogli swobodnie skrótem wyjeżdżać sobie do drogi krajowej. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować w imieniu naszych mieszkańców za przychylność Szanownej Rady i Zarządu Powiatu przy wspieraniu naszych inicjatyw i wspólnych realizacji zadań inwestycyjnych drogowych, jak również o dbałość o nasze placówki. Relacje pomiędzy zarządem i Radą Powiatu bardzo dobrze się układają, a miastem Międzyrzec Podlaski. Wielokrotnie nasze propozycje wspólnych inwestycji czy realizacji pewnych projektów społecznych napotykają na przychylność i Rady, i Zarządu. Wspierają nas w tym zakresie radni powiatowi z Międzyrzeca Podlaskiego. To zasługuje na słowa podziękowania, bo nie ukrywam, te relacje znacznie usprawniają i powodują zwiększenie skuteczności działań na rzecz naszych mieszkańców. Przychodzi mi do głowy ulica Drochicka w tym momencie. Dokładnie tak. To jedna z największych inwestycji wspólnych z powiatem ostatnich lat. Wielokrotnie próbowano zrealizować ten pomysł. Tym razem skutecznie i my przygotowaliśmy zakres projektowy i Zarząd Dróg Powiatowych też. Poprawiliśmy te parametry pozwalające uzyskać dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. I wspólnie z powiatem i miastem zrealizowaliśmy ten projekt. Co w planach? W planach w tym roku jest realizowane, bo już jest rozstrzygnięty przetarg, wspólnej inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich, a więc z marszałkiem. Tutaj inicjatywę wykazał pan przewodniczący sejmiku Przemysław Litwiniuk. Zarząd powiatu też przychylnie się do tego odniósł. Gmina Międzyrzec i miasto Międzyrzec i zrealizujemy wspólny projekt ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej na naszej ulicy Brzeskiej od osiedla domów jednorodzinnych do miejscowości Wysokie.